Ponownie witam w Krakowskim Teatrze Varieté. Moja ostatnia podróż z państwem zakończyła się w Londynie. Był to chyba rok 1986. I tu wszystko się zaczyna. I was simply potty about Marian Hemar. Dostałem po prostu bzika na punkcie Mariana Hemara. A przyczyniła się do tego grupka ostatnich artystów Mariana Hemara, z którymi miałem zaszczyt współpracować w Londynie. To oni właśnie zaszczepili we mnie miłość do tego mistrza. Postanowiłem powtórzyć to z państwem. Otóż moja decyzja jest taka, że co miesiąc choć parę minut poświęcimy temu wielkiemu artyście. Proszę sobie wyobrazić, o rok 1925 w Warszawie zjawia się znakomity artysta, 24-letni Marian Hemar, zaczyna swoją współpracę ze znakomitym teatrem literacko-rewiowym Kwipro Kwo Natychmiast po paru miesiącach jego nazwisko jest na ustach wszystkich Warszawiaków. Współpracuje z takimi wspaniałymi kameratami jak Perskie Oko, Alibaba Banda czy Teatr Rewiowy Cyrulik Warszawski. I tak upływa 14 lat twórczej pracy tego artysty, który bezbłędnie czuł konwencję, konwencję tego gatunku i dlatego dostał nazwisko, Szlagiermachera i technika rozrywki w roku 1939 we wrześniu opuszcza polskę, przekracza granicę rumuńską, dostaje się do Palestyny i Egiptu. I tu rozpoczyna się nowa przygoda Mariana Hemara pod skrzydłami generała. Andersa. Proszę państwa, jak wspomniałem wcześniej, nie wszyscy słuchacze Mariana Hemara zdawali sobie sprawę z kalendarzowych powiązań jego kabaretowej namiętności i dlatego też Marian Hemar napisał na każdy miesiąc swój wierszyk. Ostatnio mówiłem państwu o kwietniu, ponieważ w kwietniu urodził się Marian Hemar. Dzisiaj znajdujemy się, proszę państwa, w maju, a dla nas dla mnie ten miesiąc ma szczególne znaczenie, ponieważ pięć lat temu nastąpiło uroczyste otwarcie teatru, warietę. I proszę Państwa, teraz powiem o maju. Maj. Miłość, miłosne marzenie, mogła co włóczy się snem, co tylko najpiękniejszego to na literę M. Młodość, co nigdy nie mija, bo wciąż ją odnawia maj. Nie odchodź, mówi, ja z tobą, ty przy mnie powiada trwaj. Na jeden miesiąc, na jeden wierszyk, na jeden rym. Świat się odmładza w maju i ja się odmładzam w nim. Młodość, miłość, marzenie, majowym zaplata się snem. Co w życiu najpiękniejszego, to ma monogram M. See you soon. Do zobaczenia w czerwcu.